Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku kolekcja Premier League 2022. Mamy tutaj naklejki, 10 saszetek przygotowałem z tej kolekcji. Jednak zanim zaczniemy, chciałbym, moi kochani, Wam co nieco tutaj powiedzieć o pewnym kodzie rabatowym. Nie wiem, czy kojarzycie, ale parę dni, w sumie no, ponad tydzień temu, wrzuciłem odcinek z, dziewczyna, z dziewczynami, gdzie prezentowaliśmy dużą paczkę z różnymi puzlami, grami, tutaj przykładowe dwie, i dostałem kodzik rabatowy dla moich widzów. Nazwa tego kodu to Łukasz M z dużej, i do końca sierpnia, moi kochani, macie promocję 40% na wszystkie gry z wydawnictwa Fox Game. Fox Games. I tak samo 40% na wszystkie puzle z wydawnictwa Wilga Play. Tutaj macie Wilga Play. Wszystko to możecie zamówić na stronie www.gwfoxal.pl. Będziecie mieć pod filmem wszystko to napisane. Także na spokojnie sobie przeczytajcie kod rabatowy to Łukasz M. I do końca sierpnia macie 40% rabatu na zakup, właśnie, różnych puzli i gier. Ok, moi kochani, a teraz przechodzimy do unboxingu. Kolekcja Premier League 2022. Kiedyś już to otwierałem. Jakie tutaj mamy, moi kochani, kluby? Jest Arsenal, jest Aston Villa. Tutaj mamy Brentford, Brighton, Burnley. Chelsea, Crystal Palace, Everton, Leeds, Leicester, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle, Norwich, Southampton, Watford, Tottenham, West Ham i Wolverhampton. Jest też możliwość trafienia Cristiano Ronaldo, jak widzicie tutaj on wrócił do Manchesteru United na krótki czas. I w pierwszej saszetce mamy z Manchesteru City Rodrigo, Świeciak. Następnie Dalot z Manchesteru United, Emiliano Martinez Aston Villa, Burnley, Jack Cork i z Chelsea mamy Azpilicueta taka inna ta naklejka, aniżeli pozostałe. No i kolejna saszetka. Co mamy tutaj? Koszulkę Aston Villa Home Shirt, czyli domowa. Następnie również Aston Villa Star Signing Emiliano Buendia. Tym razem Burley. Conor Roberts, I jeszcze raz Burnley, Eric Peters, tym razem West Ham, Nikola Vlasic i Kodzik. Czyli w niektórych saszetkach również były kody. Home Shirt Watford, czyli koszulka domowa Watfordu. Nelson Semedo Wolverhampton, Crystal Palace, Benteke, Burnley, Long i Chelsea Saul Niguez. Też na krótko wylądował w Chelsea, później znowu wrócił do Atletico, skąd przyszedł. Star signing Joe Willock z Newcastle. Koszulka Brighton home shirt. Alan St. maximin z Newcastle, Watford, Danny Rose i e. Everton, Salomon Rondon. Michael Olysee, Next Gen z Crystal Palace. Świeciak, Sean Duffy z Brighton. I jeszcze jeden świeciak. Agile, Atakers z Arsenalu, Saka i Odegard. Do tego Dunburn z Brighton i Southampton. Mohamed Salisu. Połowa otworzonych saszetek połowa do otworzenia. Lecimy. Czy będzie jeszcze tutaj jakaś gwiazda? Alex Oakley Chamberlain z Liverpoolu, Norwich Grant Hanley, Rafinha, Leeds, Southampton Valentino Livramento i z Norwich Jakob Sorensen. N'Golo Kante, Chelsea, już go nie ma, w Arabii Saudyjskiej wylądował. shirt Tottenham, Ashley Young, Aston Villa, West Ham, Areola. Tutaj mamy zespół Arsenalu i Kodzik. Alexis McAllister z Brighton, już w Liverpoolze. Z Chelsea mamy tutaj świeciaka Mateu Kowacicz. Znowu Brighton Neal Maupej. Z Newcastle Jamal Laskeles. Znowu Newcastle Paul Damet i Kot. No i nie widać Cristiano Ronaldo, star signing Maxwell Cornet z Burnley, Rodrigo Manchester City z Burnley, Chris West Ham Flying Fullbacks. Co to tutaj jest? Nie ma nazwisk. Daniel Bachman z Watford No i Ostatnia saszetka West Ham Declan Rice już w Arsenalu Wolverhampton Cieszynka Z Arsenalu Nuno Tavares Lester Ricardo Pereira Arsenal Rob Holding i Kodzik. A więc moi kochani, no nie było tutaj Cristiano Ronaldo w tych saszetkach, ale na pewno kilku zawodników ze światowej czołówki mieliśmy. Jestem ciekaw waszych opinii odnośnie tej edycji. Pochwalcie się, czy zbieraliście też ją. No a z mojej strony to by było na tyle. Przypominam o Kodzie rabatowym Łukasz M. Będziecie mieć to wszystko napisane jeszcze i na spokojnie sobie e, przeczytajcie. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.